No dobra. Mamy tutaj pamięć i mamy tutaj radiatorek. Tutaj prosty wykład. Jak to wygląda? O. Radiator. Tutaj są dwa termopady. Jeden grubszy, drugi cięższy. Nie, takie same są. A tu jest jeszcze termopad jakiś. Grubszy. Tak, zobaczymy. Jak to się niby nakłada? Trzy termopady. Czemu trzy? Raz, dwa. Chyba tak musi być to po prostu. Aha, bo to są jeszcze cieńsze jakieś. Tu jest jakieś dodatkowe termopady podwójne. Ten jest trochę grubszy, ten jest trochę cięższy. Zaraz przymierzymy. Otworzymy dysk Izoleru sameczkę. No tutaj nic to przetniemy świetnymi nożyczkami. Może się uda. Dobra. Wyciągnę ten dysk. Tak to wygląda. Taki dysk to jest. Zwykły PNY 5600 MB na sekundę na 4300 MB na sekundę generacji czwartej. PCI Express. Teraz zobaczymy, jak tutaj wszystko wygląda. Tu trzeba go chyba jakoś delikatnie wyciągnąć, żeby nam tu wyszedł. O, proszę bardzo. Mamy tutaj dwie karteczki. Dałoby tak naprawdę je ściągnąć. Więc spróbujemy najpierw ściągnąć delikatnie tą górną warstwę. Będzie ciężko troszeczkę, ale mam nadzieję, że się uda. Bo tutaj mamy zaklejstrowane. O. I schodzi, tak? Schodzi delikatnie. Trzeba to zrobić, żeby nie wyrwać układów. Bo to jest naprawdę po prostu naklejka zwykła, która by przeszkadzała nam tutaj w odprowadzaniu ciepła. Kontroler Fizjon. Bodajże tak się na to mówi i tak to się nazywa. Odkryłem, to zaraz się odkryli. Teraz z pamięci. Nawet całkiem dobrze schodzi. Jeszcze to położę może. Tak, i tu przytrzymam, żeby nam układy nie podchodziły. Pięknie. I ostatni. Delikatnie, powolutku. Powinno nam to zejść. Tak. Taki sticker. On nam tylko przeszkadza tak naprawdę. Ładnie wygląda i nic poza tym. Można go gdzieś nakleić. Ja go może nakleję na pudełku. O. Będzie sobie tak naklejony. Tu jeszcze oderwiemy ten kawałeczek. O. Nie wiem, jak sprawa wygląda tutaj poniżej, ponieważ nie wiem, czy tu można gwarancję stracić, czy nie, ale no wydaje mi się, że to też powinno być odklejone, ponieważ no radiator jakoś musi być założony, a ciepło musi być odprowadzone, więc też odkleimy. O, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Teraz mamy w ten sposób wybrany naklejeczkę sobie. Naklejem na pudełeczkę, jak będzie trzeba ją nakleić ewentualnie do jakiejś gwarancji, to ona sobie będzie, więc tym się już nie zajmujemy. Ewentualnie jakieś gwarancje to ja sobie też tutaj może włożę i to sobie będzie się działo, albo to może gdzieś oddzielę. Dobrze, to schowamy.
montowany. Teraz zobaczmy, jak to powinno być montowane. Na pewno muszą być założone takie termopady. Te termopady powinny być mniej więcej tak, jakby to wyglądało. Zaraz rzucimy, tu jest góra, tu jest dół. To powinno być coś takiego. Zobaczmy, czy nam to będzie pasowało. Dobra. Wziąłem troszeczkę spirytusu. Trzeba będzie oczyścić. Oczyścić troszeczkę. Czyścimy, czyścimy. Spirytusem. Trochę mi się za dużo chyba go wlało. Ale odparuje. Dobrze, no tutaj wszędzie trzeba przeczyścić. Dobra. I teraz tak samo z tą częścią. Dobra. Dobra. Wymyśliłem sobie jednak tak, żeby to sobie zrobić na spodzie. Sobie to teraz zrobię. Może przymierzę, jak to będzie. Trzeba to równo, dobrze. Czyli sobie zaraz jeszcze raz to dziabnę. Może być z tej strony też bez różnicy. Sobie zrobimy. Super. No i co? Kładziemy ten termopad. Mam nadzieję, że on się tutaj dobrze nam położył. Podociskamy troszeczkę. Tak, tak. Elegancko, pięknie, cudownie. Jeszcze sobie taką przymiarkę zrobię. Jakby to było. Bo tu chodzi o to, żeby i na śrubeczkę troszeczkę zostało i na to, więc jeszcze patrzę, o, więc sobie jeszcze tutaj taką miareczkę zrobię, żeby tyle mi tu wystawało, jeszcze sprawdzimy. No bo tak, i weźmiemy konsolę. Mamy konsolę, możemy wyjąć sobie też od słuchawek. Teraz troszeczkę może zrobimy inne. O. Co nam potrzebne? Musimy odkręcić spód. Musimy odkręcić spód. Czyli uchwyt. Bierzemy na paczek konsolę i odkręcamy. Odkręcony taki system. I teraz tak. Cały dysk znajduje się u góry. Aby otworzyć konsolę, należy podnieść delikatnie tutaj ten kawałeczek. Teraz łapiemy tutaj do góry. O! I obudowa nam zeszła. Następną operację, jaką trzeba zrobić, to odkręcamy śrubę. Ja sobie wymienię oczywiście bita i spróbujemy odkręcić śrubeczkę. Odkręcamy śrubeczkę. Nie wiem, czy to wszystko widać. Chyba widać. Więc odkręcamy sobie. To trzeba może delikatnie.
i gips. Teraz mamy, tutaj mamy śrubkę, która posłuży nam do przykręcenia dysku. Też ją odkręcamy. Tutaj jest jeszcze. O. Dobra. I co? Bierzemy nasz dysk. Wtykamy i przykręcamy. Ta końcóweczka poleciała. Ta tu lejeczka nasza. Gdzieś ją oczywiście położyłem, ale gdzie? Tu. Już wiemy, gdzie ma być przykręcona, więc tu lejeczkę sobie dajemy tutaj i do tu lejeczki przykręcamy. Dysk. O, dysk mamy zamocowany. Możemy zamknąć już za ślepeczkę. Przykręcamy. Tak. Zobaczymy sobie panel. Ja go wezmę, trochę umyję, bo jak widać są ślady już po nim. Także w miarę wyczyszczona. Jeszcze trochę, żeby woda całkowicie. No i co? Kładziemy. O! I jest gitara. Teraz wystarczy założyć znowu stopkę, przykręcić w sensie. Więc jak ta stopka była, ha, to chyba tak była. O, tak była. Przykręcamy ją. Już inną końcóweczkę muszę zmienić. Przykręcę. Stojaczek przykręcony. Teraz chwila przerwy. Postawię ją, podłączę. Zobaczymy. No i odpalamy. Zobaczymy, co się będzie działo. Czy poszło, czy nie poszło. Proszę bardzo. Mamy tutaj pięknie pokazane, że chcemy sformatować sobie. Dysk jest wykryty. I sobie formatujemy. Bardzo dobrze. Sformatowane. Możemy sobie zaraz wejść do menu systemowego. Proszę bardzo, pamięć masowa i proszę bardzo, jeden, drugi, 1 tera tutaj. Jeszcze mam rozszerzoną na dysku na stare gry, ale to jest zupełnie inna już historia. Ważne, że tutaj działa nam dysk bez problemu, jest widoczny w systemie. To na tyle, trzymajcie się.